Cześć, dzisiaj zajmiemy się defektem laptopa, którego model akurat dzisiaj będzie nieważny, gdyż pokażę Wam, co może być jednym z powodów tego, że nie wygasza się nam obraz na ekranie, albo inaczej, że laptop nie daje żadnej reakcji na zamknięcie klapy, niezależnie co jest ustawione, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Zamknę go. Czekajcie. Nie wiem, czy to teraz będzie widać. Czekaj. Zobaczcie, widzicie? Ciągle się świeci. Laptop ciągle się świeci. Czekajcie, bo teraz to już w ogóle nie wiem, jak to poustawiać. I tak. Ze strony programowej już nie będę Wam pokazywał, ale na pewno wszystko jest ok. Nie ma sensu tego pokazywać, gdyż jest to komputer mojej żony i wiem, co jest ustawione. Tak więc weźmiemy się za demontaż. Wydaje mi się, że problemem będzie. Komputer oczywiście był kupiony, nie był kupiony nowy, a jakoś tam od klienta, coś tam. Nie przeszkadzało mi to przez dłuższy czas, aczkolwiek ile można oglądać poświatę z zamkniętej klapy zazwyczaj nad ranem albo wieczorem. No nie, bez sensu. No oczywiście wciśnięcie skrótu klawiszowego, aby uśpić komputer, to za duże wyzwanie dla żony. Tak więc sprawdzimy, czy gdzieś tu w obudowie jest magnesik, bo tutaj nie widać żadnego mechanicznego przełącznika, znaczy czujnika odpowiedzialnego za łapanie informacji, czy klapa jest otwarta, czy zamknięta. Tak więc wydaje mi się, że jest to przełącznik magnetyczny. Dzisiaj ze światłem jestem trochę na bakier, no ale powinno dać radę. No. Wychodź. I dobra. Ramka schodzi dosyć łatwo, ale nie ma co się podpalać, żeby jej przypadkiem nie połamać. W komputerze nie ma baterii, tak więc nie wyjmowałem jej. Czy jest? Jest, kurde. Ale nie działa. Dobra. I słuchajcie. I jak sobie oglądam tą ramkę, to nic tu nie widać. Nic. Nie widać miejsca, w którym mógł być magnes. Kurde, jaki tu jest syf. No ale to jest jednak jedna z nielicznych wad posiadania dużego psa w domu. Kurde, tutaj tych zatrzasków już sporo brakuje, jak widzę. No ale wracając do tematu. Popatrzmy na klapie. No dobra, i słuchajcie, to jest czas, kiedy powinienem się wesprzeć Googlem, żeby nie latać dookoła, tak? Tak więc za chwilę szybko wygoogluję, czy jest tu gdzieś, znaczy czy czujnik położenia klapy był magnetyczny, ewentualnie gdzie szukać tego mocowania magnesu i do Was wrócę. Jakieś tam magnesiki mam, tak więc powinno mi się udać to naprawić, o ile to będzie przyczyną. Dobra, do zobaczyska. Dobra, słuchajcie, w Google nie wyszperałem, aczkolwiek jak zacząłem się przyglądać klapie, znaczy ramce, znalazłem tutaj mocowanie. Ono wygląda na całe. Ja mam
trzy takie magnesiki. Wydaje mi się, że któryś będzie pasował. I zaraz od razu to sprawdzimy. Ten za duży. A ten? Hops. Chyba tak to powinno wyglądać. Umocowanie kolejne, które jest już nadpęknięte. No cóż, ten laptop i tak dokona już u nas żywota. Tak więc nie będę to jakoś tam specjalnie dopieszczał, aczkolwiek sama ta klapa byłaby bardzo miłym szczegółem. Sprawdźmy. Czyżby ciągle świecił? A nie. Działa. Działa. Taki mały sukces. A dopiero się zamknął, a go się wybudza. O, super. No i cóż. Na mój serwisowy dzień zawierał dzisiaj 7 celów. To był 8. Taki ekstra cel. Łącznie z nagraniem tego filmiku. Tak więc z tych 7, no 8 zostało mi jeszcze 3. Tak. Muszę złożyć komputer dla kolegi. Zaraz będę to nagrywał. I ogarnąć komputer kolegi i jeszcze złożyć zestawienie dla innego kolegi i klienta. Tak więc trochę jeszcze dzisiaj nas czeka. Dobra, dzięki za uwagę, za poświęcony czas. Łapka w górę i jakaś tam aktywność na kanale zawsze mile widziana. Do następnego.